Chodź. Zapraszam na wykład pani doktor Dagmarę. Bezcenność, proszę państwa. Bardzo mi się to podoba. Przypadłość, która mija kadrany. Czyż tak nie jest? Jest. Całą noc się kręcimy, zasypiamy o godzinie 5, budzik dzwoni 6:15, nie ma siły, człowiek się po prostu z tego łóżka zwraca. Proszę państwa, co jest przyczyną bezsenności? Po prostu zmniejszone zapotrzebowanie na sen nocny, bo podsypiamy w ciągu dnia. Zwiększony czas spędzony w łóżku, mała aktywność, przez to dosypiamy. Czyli im dłużej w łóżku, tym gorzej będzie w nocy. To na pewno. Zmęczenie fizyczne, jesteśmy tak urobieni, czy fizycznie, czy psychicznie, to też jest ciężko zasnąć, prawda? Nam się wydaje, że jak się tak mocno zmęczymy, to padniemy, zaśniemy. Padniemy, zaśniemy na godzinę i potem się obudzimy. Będą się te myśli kołatały, film się będzie przebijać i znowu nie będziemy spać. Co może być dalej? Właśnie oto jest to. Nadmierne pobudzenie, napięcie psychiczne. Mówiąc krótko, stresy. Nadmierne oczekiwanie przed tym, żeby zasnąć i spać dobrze. Czyli im bardziej czekamy na dobry sen, bo dzisiaj muszę się wyspać, bo jutro rano muszę wstać, bo mam na przykład długą podróż albo coś istotnego do załatwienia, tym bardziej nie zasypiamy. Tym więcej tych zaburzeń snu nas czeka. I zmęczenie psychiczne. To się wszystko układa w taki jeden woreczek, który powoduje, że śpimy mniej komfortowo, śpimy krócej i mamy zaburzenia snu. Zaburzenia rytmu serca, zaburzenia snu i czuwania. Zespół niespokojnych nóg nie pozwala spać. Jaka jest fizjologia snu, żebyśmy wiedzieli, jak to w ogóle przebiega? Bo mamy dwa rodzaje snu, czyli mamy REM i NREM, czyli z szybkimi ruchami gałek ocznych i bez szybkich ruchów gałek ocznych. Ten sen z szybkimi ruchami gałek ocznych to jest ten moment, kiedy my najczęściej mamy marzenia senne. To jest taki moment, jak ktoś ma zwierzaka w domu i ten wsiak czy kot głęboko zaśnie, to jest ten moment, kiedy on biegnie, popiskuje, poszczekuje czasami. To jest właśnie ten moment. Natomiast jeszcze ta część NREM dzieli się na trzy stadia, gdzie N1, N2, N3. I to oznacza N1, sen najpłytszy, czyli ten początek, N2 trochę głębszy, N3 najgłębszy, potem pojawia się REM i zaczyna się następne stadium, przez które musimy znowu przejść. W nocy, żeby dobrze wypocząć, człowiek potrzebuje 4 do 6 cykli, w zależności od jakby jego fizjologii, jego biologii, jego przyzwyczajeń, rodzaju pracy, więc tutaj nie można powiedzieć, że 4 to jest dobrze, a 6 jest źle. Między 4 a 6 cykli. Sen w pierwszej połowie nocy jest duża ilość snu głębokiego, czyli N3. Im bliżej poranka, tym sen może być płytszy.